A powiedz mi, czy to jest prawda, że ciebie czasami biegunka łapie w powietrzu? Nie, no raz mnie złapała w tym sezonie. Ale możesz coś powiedzieć, bo to jest dla mnie fenomen. Ale to nie biegunka, znaczy, można tak powiedzieć, no. Po prostu, jak nie biegunka, to co to było? No, sraczka. To w sumie to samo, no w sumie. Ale nie, no to było... Ja poproszę przerwę. Dobra, wybijasz się i lecisz. Nie, to nawet nie, no bo samego skoku to w sumie jak skok jest tak, że... Znaczy ja przynajmniej tak mam, że jak ja dobrze skaczę, no to ja nie pamiętam skoku. Naprawdę? No tak, tak. No, ale może jak lecisz, to nie masz czegoś takiego, że nie wiem, myślisz o domu? Nie, no czasem jak już tam gdzieś lecę w powietrzu, no i w sumie tak jest dość dobrze, no to sobie myślę, że pasowałoby telemarkiem wylądować. No, ale nie, no to tak właśnie, no to tak właśnie przed samym skokiem, no to mnie właśnie w Klingenthal na kwalifikacje mnie złapało, nie? Mm-hmm. Tak wracając do tematu. Tak. No. To była marynowana papryka? Tak, no papryki za dużo najadłem, bo z kolei ja lubię paprykę właśnie ostrą, tak? Jeszcze tak mnie trochę dodatkowo pobudza, nie? Mm-hmm. No i wtedy nie wiem, czy tym za dużo pojadę tej papryki. I w sumie było tak, że po prostu, było okej, okay, jeszcze tam na dole, jeszcze na rozrzewce i ten. I wyszłem, no i przed samym skokiem, no to nagle mnie zaczęło gdzieś tam wiercić mm-hmm. w brzuchu. No i wiem, ile, no w sumie te zawody dopiero jutro, nie? No to mm-hmm. tam trzeba się tylko zakwalifikować, ale to jechałem, to akurat no coś tam pamiętam z tego, że jechałem i gdzieś tam, no nie umiałem się dobrze poskładać, bo mnie mm-hmm. brzuch bolał w sumie, nie? Mm-hmm. I ten, ale zakwalifikowałem się. Okay. Tak, no ale później żebym poleciał szybko za potrzebą. Nie, bo zastanawia mnie, ja wrócę do tego, bo mówisz, że nie pamiętasz, jak wygrywasz. Znaczy nie, no później już gdzieś tam pamiętam, nie? Ale... A co musisz obejrzeć w telewizji, żeby... No, miałem tak, że tak by, jak pracowałem, dużo pracowałem nad tym, właśnie żeby w taki swój emocjonalny stan właśnie taki mm-hmm. fajny wejść, mm-hmm. To tak by nie umiałem z niego później wyjść, nie? No i później w ogóle się ze mną nikt nie mógł dogadać, nie? No zauważyłem, no. Bo ty czasami jak udzielasz wywiadów, to mam wrażenie, że ty w ogóle nie odpowiadasz na pytania, tylko snujesz swoją własną odpowiedź. A nie, teraz już dobrze. Tak? Tak. Ale co zmieniłeś? Osiołka czy...? Nie, po prostu tak by jak już skoczę, no to później się tak... Tak by trochę wychodzę z tego swojego takiego, można powiedzieć, świata i, mhm. i później, znaczy szybciej, nie? Po prostu, że teraz już tak zaczynam po prostu myśleć, o. Okej, okay. No. Bo ty kiedyś powiedziałeś, że myślenie spowalnia człowieka. A no tak, tak. No, na czym to polega? Bo ty powiedziałeś, jak nie myślę za wiele, to jestem szybszy. No tak, tak. Możesz teraz pokazać, wyobraź sobie, że jestem twoim osiołkiem, to nie jest trudne. No. Jak wyglądasz, jak nie myślisz o niczym? No to jak nie myślę, to na przykład, nie wiem, robię tak i skaczę, albo nie wiem. To coś robię, nie? No wtedy nie myślę, no to mam tak by szybciej... Jesteś niesamowicie sprawny. Szybciej myślę, jak robię, o. Czyli tak by ja tak by no, zrobiłem coś, a w sumie nie pamiętam, A nie masz z tym zrobię. Problemu, bo ja miałem to, Piotr, przez wiele lat i to... Bo ty masz niezwykły temperament, duszę trochę, nie wiem czy świadomego, bo ty wiesz, że ty masz duszę komika, dobrego komika. A nie wiem. Ty nigdy nie myślałeś o tym, żeby wykorzystać swój talent komediowy? A nie, no że czemu? Jak brzmiało pytanie? Dlaczego? Bo jesteś zdolny. Bo ty masz, wiesz, to jest wiz komika, siła komiczna. To ty, mam wrażenie, że ty nie do końca wiesz, że potrafisz być bardzo inteligentnie zabawny. No, ty nie wiesz o tym? No nie. Ja jestem pierwszy, który ci to powiedział? No. Znaczy nie, no ja normalnie jestem normalny, no. To jest najlepsze, co dzisiaj usłyszałem.